Dzisiaj Grudziądz i całe województwo kujawsko-pomorskie w ramach akcji Tu jest przyszłość odwiedzają parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej. I tutaj w dniu dzisiejszym rozpoczynamy to nasze spotkanie z mieszkańcami Grudziądza, spotkanie z problemami, które dotyczą mieszkańców nie tylko Grudziądza, ale i powiatu grudziąckiego. I też dlatego jesteśmy tutaj na dworcu kolejowym w Grudziądzu, bo chcemy poruszyć niezwykle istotny temat, jakże ważny dla mieszkańców samego miasta oraz powiatu grudziąckiego. Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie, trwa rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Malbork-Kwidzyn-Gardeje. Wszystko byłoby dobrze, gdyby ta rewitalizacja, słusznie zapowiadana, mająca swój początek w 2017 roku, była już zakończona i Grudziądzanie mogli wykorzystać z działającej linii kolejowej, żeby móc swobodnie dojeżdżać do Kwidzyna czy też do Malborka. Tak się niestety nie dzieje. Od 2017 roku wtedy założono plan funkcjonalno-użytkowy, który mówił, że w 2019 roku na jesień inwestycja ta zostanie ukończona. Szanowni Państwo, mamy kwiecień 2023 roku i nie ma żadnych informacji, żeby ta inwestycja mogła zostać planowo zakończona. Ba, są coraz większe perturbacje. Na tą chwilę mamy taką sytuację, że dokładnie w tym miejscu sprzed tego dworca jest przystanek tymczasowy, który dowozi pasażerów zamiast koleją autobusem. Takich sytuacji być nie powinno. Kto za to odpowiada? Oczywiście nadzór nad PKP ma minister infrastruktury. Chcielibyśmy wiedzieć, co się w tym temacie dzieje. Dlaczego grudziądzanie dojeżdżający do pracy, do szkół, do lekarzy muszą korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej? Trwa to już blisko 5 lat. Do tego momentu wszystko powinno być zakończone. Oczywiście problemy są na każdej inwestycji, problemy pojawiają się zawsze, ale to rząd powinien z nimi walczyć i je rozwiązywać. Taka sytuacja, która ma teraz miejsce, jest sytuacją straszną, ponieważ jesteśmy pozbawieni okna na północną część województwa, na północną część, czyli do województwa pomorskiego. Szanowni Państwo, o szczegółach zagmatwanych spraw związanych z tymi inwestycjami opowiedzą moi przyjaciele. Jak widzicie Państwo, ze mną są pan senator Leszek Czarnobaj, mieszkaniec Kwidzyna, czyli również będzie mógł coś powiedzieć na temat tej inwestycji. Były minister infrastruktury, pan poseł Cezary Grabarczyk, pani posłanka Elżbieta Gelert, pan poseł Tadeusz Adziewicz. Oddam głos teraz panu ministrowi Cezarowi Grabarczykowi. Jakże państwo ważnego z punktu widzenia Grudziądza, ponieważ to dzięki panu ministrowi mamy tak naprawdę autostradę A1 w pobliżu Grudziądza oraz nitkę trasy średnicowej. Dlatego panie ministrze, bardzo proszę, daję panu głos. Szanowni Państwo, rozpoczynamy spotkania w województwie kujawsko-pomorskim od Grudziądza w tym składzie i od dworca PKP, dlatego że dowiedzieliśmy się, jak źle realizowana jest modernizacja linii 207. I podjęliśmy decyzję, że skierujemy do ministra infrastruktury, do ministra Adamczyka, interpelację, w której zadajemy szereg pytań o sposób przygotowania inwestycji, o proces realizacji tej inwestycji, o przyczyny zerwania kontraktu przez jednego z głównych wykonawców, ale chcemy też zapytać o odpowiedzialność, bo jeżeli inwestycja została przygotowana, został rozstrzygnięty przetarg, został zerwany kontrakt przez jednego z wykonawców, to każdy kontrakt na prace modernizacyjne zawiera taki punkt jak kary umowne. I chcemy dowiedzieć się, czy kary umowne zastrzeżone w kontrakcie zostały przez Polskie Linie Kolejowe wyegzekwowane, czy też w trakcie zmian, bo wiemy, że zmienił się wykonawca, zostały zmienione postanowienia tej umowy. Na jakiej podstawie? Jaka część kar umownych została do tej pory wyegzekwowana? Jeżeli ktoś źle realizuje proces inwestycyjny, to my domagamy się, żeby egzekwować odpowiedzialność. Dlatego przygotowaliśmy projekt interpelacji. Projekt jest gotowy, chyba będzie mógł być Państwu przekazany bezpośrednio po naszej konferencji.
ale najważniejsze jest to, że transport kolejowy jest przyjazny środowisku. Wszyscy mówimy o potrzebie zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. Kolej jest szansą na spełnienie tego postulatu. Jeżeli od 5 lat zamiast ruchu kolejowego mamy ruch autokarowy, ponieważ autobusy obsługują zastępczo tę linię, to znaczy, że oddalamy się od celu, który wytyczyliśmy my w kraju, ale także Komisja Europejska. Dlatego nasza interwencja w tej sprawie jest potrzebna. Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu pana radnego województwa, pana Michała Czepka. Szanowni Państwo, inwestycje kolejowe to inwestycje, które pochłaniają bardzo dużo środków unijnych. W tej perspektywie 2014-2020 jeszcze stać było region kujawsko-pomorski na to, żeby zmodernizować linię kolejową 207 na odcinku Toruń Wschodni - Chełmża. Natomiast koszt modernizacji linii kolejowej wynoszące niemal 11 milionów złotych za kilometr znacząco przewyższają możliwości nie tylko kujawsko-pomorskich, ale też wszystkich regionów w Polsce. Więc pytanie do rządu, do pana ministra infrastruktury, czy przygotował środki na nową perspektywę unijną w ramach programu krajowego Fenix? Dlatego, że pytanie jest na tyle zasadne, że ponad 50 milionów złotych na dokumentację, na modernizację linii kolejowych, które są w kujawsko-pomorskim, tyle wyasygnowaliśmy ze środków naszego RPO mijającego. Natomiast czy ta dokumentacja zostanie tak zwanym pułkownikiem i wejdzie do szuflady ministra infrastruktury, czy ta dokumentacja będzie podstawą do tego, żeby wyłonić wykonawcę i wejść na roboty kolejowe? Pytanie kolejne jest jak najbardziej zasadne. Przeciągająca się modernizacja linii kolejowej 207 od granicy województwa, czyli od Gardei do Malborka, która już trwa 6 lat, 6 rok właściwie, to nie koniec problemów w Grudziądzan z łącznością z Trójmiastem, ponieważ przed tą modernizacją mieliśmy bezpośrednie połączenie kolejowe z Gdynią. Przed nami modernizacja linii kolejowej od Grudziądza do Gardei. Właśnie kończy się projektowanie tego odcinka. No i pytanie, dlaczego polskie linie kolejowe tak późno ogłosiły postępowanie na wyłonienie wykonawcy tej dokumentacji przetargowej? I pytanie drugie, dlaczego nie zintegrowały przebudowy tego odcinka razem z odcinkiem pomorskim? Dlaczego Grudziądzanie będą musieli czekać na pociąg do Malborka czy do Gdyni, który jedzie przez Malbork i Kwidzyn, aż 10 lat? Pozwólcie Państwo, że uzupełnię to, ten bardzo ważny aspekt, o którym wspomniał pan radny Czepek w zakresie współfinansowania i znalezienia środków finansowych na inwestycje w trasie 207 pomiędzy Grudziądzem a Gardeją. Dwie ostatnie prace budżetowe, dwa ostatnie budżety państwa zostały przez rząd zignorowane. Ja sam wystąpiłem w 2021-2022 roku z poprawką do ustawy budżetowej, żeby rząd zabezpieczył środki finansowe na dobudowanie właśnie tejże linii pomiędzy Grudziądzem a Gardeją. Jak Państwo domyślacie się, poprawka ta została odrzucona większością sejmową posłów Prawa i Sprawiedliwości. Teraz bardzo poproszę o zabranie głosu pana Kamila Hejki. Szanowni Państwo, musimy sobie uzmysłowić, jaki to jest absurd. Pół dekady oczekiwania na dokończenie remontu linii kolejowej. 3 tygodnie temu minęło 5 lat, odkąd ostatni pociąg odjechał z Grudziądza do Kwidzyna. Tymczasem jeden z dziennikarzy napisał świetne porównanie. Budowa 307 km linii numer 1, czyli najważniejszej magistrali w tym kraju kolejowej, która składa się z 2 torów oraz trakcji elektrycznej, trwała 5 lat i 8 miesięcy. Remont linii kolejowej z Kwidzyna czy z Gardei przez Kwidzyn do Malborka trwa już 5 lat i 10 miesięcy. To jest po prostu niedopuszczalne w dzisiejszym świecie. Ale nie jest to jednostkowy wypadek PKP PLK przy realizacji inwestycji. Podobny problem mamy m.in. w województwie dolnośląskim, gdzie również jedna ze spółek zależnych od PKP remontuje linię 285 Wrocław-Jedlina-Zdrój, gdzie w 2018 roku wykonawca zaczął pracę, do 2020 powinien skończyć, tymczasem prace trwają do dzisiaj. Co kończy się tym, że prace trwają 5 lat, kiedy samą linię budowano 3 lata. PLK zamiast wyciągać konsekwencje od spółek realizujących inwestycje, jakieś dziwne stosunki zachodzą między spółkami zależnymi PLK. Miesiąc temu wyznaczyła, Polskie Linie Kolejowe wyznaczyły na prezes zarządu spółki realizującej tę inwestycję córkę prezesa Polskich Linii Kolejowych, panią Aleksandrę Merchel-Kotel,
która dopiero pod względem wzburzenia publiki zrezygnowała z tej funkcji po tygodniu. Mamy tą kompletną amatorszczyznę w zakresie inwestycji kolejowych, które no, nie mogą trwać w ten sposób, bo to rujnuje wszelki ruch na tych liniach, zabija ruch, uniemożliwia ludziom jakikolwiek transport. Szynobusy, które zostały kupione przez województwo pomorskie już 10 lat temu, zdaje się, od tego czasu nie mogą kursować na tej linii. Marnuje się świetny sprzęt, który powinien jeździć do Grudziądza, do Kwidzyna i zapewniać ludziom dojazd do pracy i szkoły. Dziękuję. Bardzo proszę, pan senator Czarnobaj. Szanowni Państwo, ja pochodzę z Kwidzyna, czyli z tego szczęśliwego miejsca, gdzie ten pociąg z Malborka już dojeżdża do Gardei. I chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że to jest tylko problem mieszkańców powiatu grudziąckiego czy samego Grudziądza. To jest również problem powiatu kwidzyńskiego. Otóż zawsze było tak, ja pamiętam, kiedy dojeżdżałem do Poznania, to Grudziądz był ważnym węzłem komunikacyjnym i stąd do Laskowic. Przez 5 lat zawsze dziwiłem się i podziwiałem, jaki piękny dworzec jest w Grudziądzu. I chcę powiedzieć dzisiaj tak delikatnie, że troszeczkę odstaje od dworca w Kwidzynie, a przedtem było odwrotnie. Także to nie jest tylko sama kwestia połączeń, to jest kwestia również pewnego wrażenia, czy dzieje się coś w tej dziedzinie, czy nie. Po pierwsze. Po drugie, mieszkańcy Kwidzyna, szczególnie w tej części południowej, w dużej mierze zawsze korzystali z szeroko rozumianych usług komunalnych w mieście Grudziądzu. No, tak chociażby dzisiaj szpital, czy fantastycznie rozwinięta sieć sklepów, kiedyś również i tak samo dzisiaj dużego przemysłu. I to wszystko nie sprzyja rozwojowi ani gospodarczemu, ani tego, co jest związane z rozwojem edukacji, czy kontaktów międzyludzkich. I to, o czym powiedział pan minister Grabarczyk, no jeżeli chcemy odciążyć to wszystko, co jest związane z transportem drogowym, no to dziwne, że to aż tak długo trwa. Także ja osobiście jako sąsiad życzę sympatycznym sąsiadom, żeby ten problem został jak najszybciej rozwiązany. A chcę państwu tylko powiedzieć na pocieszenie, że myśmy w Kwidzynie starali się 20 lat o budowę mostu i dopiero pan minister Grabarczyk z panem premierem Tuskiem otworzyli ten most. Także mam nadzieję, że to będzie co najmniej 4 razy krótszy okres. Czego z całego serca państwu życzę. Szanowni Państwo, i na koniec bardzo ważna kwestia, dlaczego mówimy o tym dokładnie dzisiaj. Również dlatego, że ten projekt, projekt rewitalizacji tejże linii kolejowej powinien być zamknięty do końca 2023 roku z poważnymi konsekwencjami utraty środków finansowych. Także to jest ten klucz. Mając na uwadze tą opieszałość w rewitalizacji tejże linii kolejowej oraz to, jak podchodzi do tego PKP, PLK, mając na uwadze perturbacje, mając na uwadze zejścia z budów oraz to, w jakim stanie dobudowywany jest ten ostatni odcinek, 18-kilometrowy, jestem pełen obaw, że to się uda. A konsekwencje niestety możemy odczuć my wszyscy. Jeżeli macie państwo jakieś pytania, serdecznie zapraszam. Jeszcze na przykład może pokażę, jak wygląda odcinek linii kolejowej, którą powinni Grudziądzanie móc jechać do Trójmiasta chociażby już kilka lat temu. To są zdjęcia stosunkowo świeże z marca, końcówki marca. Tak wygląda właśnie ten odcinek, którym Grudziądzanie powinni móc podróżować już od kilku lat. Chociażby na studia, chociażby do lekarzy, chociażby do innych punktów, ośrodków zlokalizowanych w Trójmieście. Optymistyczni nie jesteśmy, szanowni państwo. To jest projekt interpelacji, którą za chwilę podpiszą moi przyjaciele parlamentarzyści i dzisiaj zostanie ona przesłana do pana ministra infrastruktury, pana Andrzeja Adamczyka. Ja mam jedno pytanie, bo tutaj panowie posłowie przed chwilą stwierdził, pan poseł stwierdził, że dlaczego dzisiaj? Ale skoro perturbacje trwają już kilku lat, wszyscy o nich dobrze wiemy, to chyba warto było wcześniej zainterweniować w tej sprawie, a teraz to już się wydaje za późno, bo ta inwestycja koniec końców się skończy chyba kiedyś, a może trzeba było 2 lata, 3 lata temu, wtedy kiedy te problemy się nawarstwiały i narastały. Czy ta interpelacja nie jest zgłaszana za późno? Naciski były cały czas, tak jak wspomniałem, ja sam już przez 2 lata ostatnio apelowałem do rządu o przygotowanie środków finansowych na dokończenie właśnie tej budowy z Grudziądza do Gardei. Mówię o tym odcinku, przez który teraz nie jedziemy. O tym odcinku mówię Gardeja Kwidzyn. Były również interpelacje posłów województwa pomorskiego na ten temat, także one zawsze pozostawały bez echa.
próby spotykania się z zarządem PKP, żeby wyjawić, co stoi na przeszkodzie, żeby ta inwestycja została dokończona z jakimś opóźnieniem, ale jednak została dokończona, spełzły na niczym. Nie było żadnej komunikacji pomiędzy parlamentarzystami a PKP. Dlatego też dzisiaj ta sytuacja, kiedy musimy jednoznacznie powiedzieć, że koniec z takim traktowaniem zarówno obywateli, bo to chodzi głównie już nie tylko mieszkańców Grudziądza, ale również mieszkańców Kwidzyna, powiatu kwidzyńskiego i grudziąckiego. Dlatego to jest optymalna sytuacja, bo dokładnie tak jak wspomniał pan Kamil Hejka, 11 marca 2018 roku wyruszył ostatni pociąg do Kwidzyna. To jest stosunkowo za długo, taka sytuacja nie może trwać wiecznie. Jeszcze jedno zdanie. Podczas posiedzeń Komisji Infrastruktury interweniujemy w sprawie wielu, tak naprawdę kilkudziesięciu opóźnionych projektów infrastrukturalnych, gdy chodzi o kolej. Wiemy też przecież, że niektóre opóźnienia sięgają, tak jak w tym przypadku, trzech i jeszcze dłuższego okresu. To wszystko pokazuje, że PLK nie radzi sobie. Słusznie zwrócił jeden z moich przedmówców uwagę na to, że PLK w dziwny sposób realizuje projekty przy pomocy spółek zależnych. Mało tego, dodam, że niedawno jeszcze dwie kolejne spółki zostały przejęte przez PLK. To jest bardzo zły model realizacji projektów kolejowych, bo okazuje się, że nieskuteczny. I oprócz projektów realizowanych przez PLK są projekty dworcowe realizowane przez PKP, przez spółkę matkę. Projekt modernizacji dworca w Grudziądzu był wpisany do programu na lata 2014-2021, gdy PiS przejął stery w Polsce. Ten projekt został najpierw z listy usunięty i przez wiele lat nic się nie działo. Dopiero teraz pojawił się z powrotem w spisie projektów dworcowych do realizacji. Ale przez wiele lat PiS lekceważył potrzeby Grudziądza.